zabranie głosu przez pana posła Tomasza Makowskiego z klubu Twój Ruch. Dziękuję, panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. W imieniu klubu poselskiego Twój Ruch chciałbym przedstawić stanowisko dotyczące zasad prowadzenia polityki rozwoju, druk 1881 i sprawozdanie 2057 połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego, Polityki Regionalnej i Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Bardzo emocjonalnie pani poseł z Prawa i Sprawiedliwości podchodziła do tych zmian, ale trochę trzeba rozsądku, pani poseł, ponieważ tak naprawdę to są ramy prawne i to jest strategia dla wszystkich województw, dla marszałków, którzy mają bardzo mało czasu, żeby w to wdrożyć. Jestem trochę zdziwiony, ponieważ my dzisiaj rozmawiamy o sprawozdaniu, czyli o sprawozdaniu z połączonych komisji. Ja w imieniu klubu poselskiego Twój Ruch składałem dwie poprawki w czasie tej debaty. Państwo z Prawa i Sprawiedliwości nie składało żadnych poprawek, a z drugiej strony jestem zdziwiony, że składa pani wniosek o odrzucenie, a zarazem poprawki. No to zdecydujcie się, bo lepiej dzisiaj, teraz tutaj wyjaśnić i przygotować dokumenty, ramy strategiczne dla ładu społecznego, gospodarczego, dla polityki rozwoju regionalnego, dla kontraktów, które tam są zapisane, dla uzgodnień, niż postawić tak naprawdę naszych samorządów, czyli to najniższy szczebel zarządzania krajem, państwem i transferowania tych pieniędzy z budżetu państwa i ze środków unijnych, bo to samorządowcy będą decydowali. Tylko zastanówcie się nad jedną rzeczą. Ja też krytykuję rząd polski i pana ministra za to, że z opóźnieniem dali te dokumenty. Najwyższa Izba Kontroli też skrytykowała, że z opóźnieniem są te dokumenty. Ale tak jest, ja się z wami w tym kluczowym punkcie zgadzam. Natomiast nie zgadzam się, żeby odkładać to i odrzucać kolejny raz projekt ustawy czy sprawozdania i dyskutować, tylko właśnie mamy od tego komisję, dyskutowaliśmy ponad 5 godzin, żeby to wprowadzić. Po trzecie, jeżeli zarządy województwa będą miały te kontrakty, to minister właściwy jest od tego, żeby jechać do Komisji Europejskiej i reprezentować rząd polski ze stanowiskiem województw, które zostały ustalone podczas konsultacji. Reasumując, panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze, z uwagi na to, że zostało mało czasu, bo perspektywa 2014-2020 rozpoczęła się i w tym roku musimy zakończyć proces legislacyjny wszystkich strategicznych dokumentów, klub poselski Twój Ruch jest za wprowadzonymi zmianami w tym projekcie ustawy i sprawozdania. Oczywiście jeszcze jakieś poprawki będą. Nie znam poprawki Prawa i Sprawiedliwości, ale z miłą chęcią się zapoznam i wtedy podejmiemy decyzję, czy poprawki też poprzemy podczas trzeciego czytania. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu posłowi. Pani poseł Izabela Kloc zgłasza się w trybie sprostowania, tak? Proszę bardzo. Sprostowanie. Błędnie zrozumiałego. Tak, ja myślę, że pan poseł Makowski po prostu nie zrozumiał mojej wypowiedzi i zarzucanie nam, że my cokolwiek blokujemy, to jest nieprawda. Po pierwsze, umowa partnerstwa została przyjęta już około 2 tygodnie czy 3 tygodnie temu przez rząd. I naprawdę ta ustawa niczego nie blokuje w tym wypadku. Odsunięcie tego i doprowadzenie do ekspertyzy konstytucjonalisty absolutnie nie blokuje tego procesu, bo ta umowa partnerstwa już została przez rząd przyjęta i już jest na etapie przekazania do Komisji Europejskiej. Więc niestety jest to hipokryzja oczywiście pani Bieńkowskiej, ta ustawa. Tak jest. Panie marszałku, jedno zdanie. Pan poseł Makowski, proszę bardzo. Tak, także w trybie sprostowania oczywiście, panie poseł. Tak, panie marszałku. Czyli błędnie zrozumiana wypowiedź pańska. Jedno zdanie wielokrotnie złożone. Pani posłanko, szanowny klubie Prawo i Sprawiedliwość, mówicie o jednej, jestem obiektywny, mówicie o jednej opinii Biura Analiz Sejmowych. Były dwie opinie. Jedna faktycznie wskazywała tam niezgodność. Natomiast ja chciałem podkreślić, że te dokumenty są strategiczne, bo za każdym razem, jeżeli opóźnimy,
opóźnimy procedowanie, to sami państwo wiecie, że zaraz starostowie, wójtowie, burmistrzowie będą na was, za przeproszeniem, psioczyć, ponieważ po nocach będą musieli robić strategię rozwoju dla regionu, plany rozwoju lokalnego dla gmin. I nie, będą musieli zaktualizować. Proszę zajrzeć, kiedy pani była w samorządzie, kiedy pani uczestniczyła w opracowaniu strategii rozwoju lokalnego i PRL-u, planu rozwoju lokalnego. To samorządowcy muszą przygotować, wynegocjować i dać na Radę Gminy. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Proszę bardzo.